rozruba! Zarczycie jak wamy! Zobaczmy, no, kto się wziął za łapę! Czas na rozpoczęcie drugiej kolejki w grupie numer 2. Dzisiaj miecze skrzyżują. Uczestnik ekspedycji Garonda, przywódca jednej z grup wydobywczych, dzielny i nieugięty Fajec. Zaś jego przeciwnikiem będzie jeden ze zwycięzców fazy eliminacyjnej, rewelacyjny wojownik Carlos. Walka. Od tej chwili odzywasz się tylko po to, żeby zapytać, co mogę dla pana zrobić. Jasne? A, wreszcie coś się dzieje. Mocniej! Niech ma, czego chciał. Mocniej! I o to chodzi! Pokaż mnie! Wal z całej siły! Wal z całej siły! Na co czeka, czego chciał? Tak to się powinno robić! No, dołóż mu! I o to chodzi! Wykończ go! Mocniej, mocniej! No, dołóż mu! Tak, dobrze, tak! Co czekasz? Na co czekasz? Tak, trzymaj! Tak, trzymaj! No, dołóż mu! I o to chodzi! Wykończ go! Tak, no, dołóż mu! Wykończ go! I o to chodzi! Trzymaj! Pokaż mu! Tak, trzymaj! Proszę, to się powinno robić! Pokaż mu! Mocniej! Dołóż mu! Na co czekasz? Tak, trzymaj! Na co czekasz? No, daj mu dalej! Pokaż mu! Tak, trzymaj! Mocniej! Na co czekasz? Tak, trzymaj! Niech ma, czego chciał! Tak, trzymaj! Dalej! Niech ma, czego chciał! Pokaż mu całej siły! Niech ma, czego chciał! Daj mu dalej!
go! Dalej! Mal z całej siły! Dobrze, tak trzymaj! Dobrze, tak trzymaj! Mocniej! Mocniej! To robi całkiem nieźle! Nawet złota nie ma? Chyba wezmę sobie twoją broń. O, moja głowa! Facet ma dość! Carlos odnosi swoją drugą porażkę w grupie i może zapomnieć o fazie pucharowej. Z kolei Fajet uratował swe szanse na awans i może przygotowywać się do trzeciej kolejki. Tymczasem już jutro prawdziwy szlagier, gdzie broń skrzyżują faworyci grupy drugiej, Kasia i Gorn. Kto z nich zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie, przekonamy się już jutro.